Będzie wesoło! Już za chwileczkę. Cały czas na podejściu pod Smerek. Szlak Lamo. Co to było w ogóle? Co to było? Przyszliśmy po jakiejś błotnej ścianie. Teraz idziemy w jakichś chaszczach. To się nazywa bieg górski. Proszę, jaki jelonek. I tam się zachciało biegania w pieszczadach. Pierwszego na 90! Oj, ładnie tu jest. O matko boska. A ze mną jest Michał Sedlak. Trzeci na 90. Znowu Michał. Dobra, 50 km odpikany, kierunek Głobek, warun masakra. Proszę bardzo, punkt widokowy Żuków. Stojący kolega na żłobku. dobry, ale z kiełbą? Ja chcę już do domu. O, Matulu, koniec ostatniej górki. Jezu, wierzcie lub nie, ale tam już widać cywilizację. O, tam jest cywilizacja. Ha, 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 ha. Woo! Hello! Hello! Coś ty tam narobił. Co to tam się działo? Oszczędzona trochę. Słuchajcie, udało się. Więcej nie powiem. Oprócz tego, że fajnie było. Teraz już z mety można sobie spokojnie nagrać podsumowanie, kiedy człowiek jest umyty, najedzony i mu ciepło i kiedy już ten błotny koszmar, który wczoraj był, przyszedł mnie pamięć. Bieg świetny, bo świetnie zorganizowany. Wolo na punkcie cudowni. To, co się działo na przełęczy, jak ona się nazywała, oczywiście z tymi nazwami masakra, żłobek i na innych punktach, to jak się nami zaopiekowano i dano wszystko, co najlepsze od serca, było super. Trasa, powiem, no, bez jakichś rewelacji, ale kto lubi błoto, zapraszam serdecznie.